dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na 23. Epidemii Poezji. Dzisiaj naszymi gośćmi są jak zwykle Lucja Dudzińska, Żaneta Nalewaj-Turecka, Ola Fuldalej oraz Krzysztof Jankowski, który do nas za moment dołączy. Jak Państwo zapewne wiecie, skoro nas już śledzicie od ponad roku, Epidemia Poezji jest takim, można powiedzieć, spontanicznym projektem, który powstał w kwietniu 2020 roku na skutek lockdownu, który nas czekał, jednego z wielu. I wtedy grupa poetów spotkała się po prostu tak na komunikatorze internetowym, żeby no się zobaczyć, porozmawiać. I z tego wyłonił się bardzo ciekawy projekt, który już trwa 23 razy. Spotkaliśmy się, a jednym z naszych tutaj partnerów, a w zasadzie głównym partnerem jest Fundacja i Wydawnictwo Fond, który reprezentuje Lucja Dudzińska oraz Żaneta Nalewaj-Turecka. Proszę Państwa, dzisiaj będzie to spotkanie z wydawnictwem Fond, ale z jego autorami, którzy są wydawani w ramach serii Laboratorium Literackie, którego redaktorem owej serii jest właśnie Żaneta Nalewaj-Turecka i dzisiaj ona przejmie rolę współprowadzącej, tak jak zawsze robiła to Lucja Dudzińska. Coś więcej na temat serii i na temat tego, kim są nasi autorzy, zaraz tutaj pani Żaneta powie. Natomiast ja chciałam wrócić do naszej takiej tradycji, ponieważ internet łączy nas w czasie i przestrzeni. Skąd dzisiaj każda z osób, że tak powiem, no łączy się i nadaje? Ja z Krakowa. Z Warszawy. Ja również z Warszawy. A ja pozdrawiam ze Słupska i tutaj z wielką przyjemnością oddaję pałeczkę współprowadzenia Epidemii Poezji Żanecie Nalewaj-Tureckiej jako prezesowi Fundacji Otwartych na Twórczość i równocześnie pomysłodawczyni i redaktorce serii wydawniczej, jaka się ukazuje tutaj przy naszym wydawnictwie. Także mi będzie miło Państwa zarówno powitać, jak i się pożegnać. I potem śledzić dalej w internecie. Czekamy jeszcze na Krzysztofa Jankowskiego. A Krzysztof Jankowski do nas dołączy, to będzie nadawał z jakiego miasta? Z Warszawy. Również z Warszawy. No to będzie teraz 3-1 Warszawa na Kraków. Ale to oczywiście taki żart. Jeszcze może Lucjo, opowiedziałabyś o naszych patronach oraz o tym, gdzie można zakupić tomiki. Książki są dostępne w internecie za pośrednictwem antykwariatu EWOS i również na Allegro, a także w księgarniach w Poznaniu, w księgarni staromiejskiej, w księgarni Pasja oraz w księgarni Arsenał i w Słupsku, w księgarni w Ratuszowej. Również są w warszawskiej księgarni. Nas dołączyć w każdej chwili, także po prostu staraj się nie rezygnować, dobrze? Ja po prostu na początek zrobię rozmowę z Olą. Ja pozwoliłam sobie tutaj zostać, żeby nam te okienka 4 nadal były. Już brakuje nam Lucja autora. Będzie teraz cięcie, jak jest rozmowa przez telefon. Nie będzie cięcia. Lucję, poczekaj. Pani Marto, czy pani widzi Krzyśka już? 4, moment, już sobie odpalam. Nie. A wczoraj też tak było, ale się w końcu połączyłeś, więc... Ale nie od razu, ale okej, okay, ale Pani Marta, wysłała ci ten link jeszcze raz. Może już tutaj czas spotkania dobiega końca, bo za chwilę Pani Marta będzie generować kolejny. Ale to jest ten sam link, da wszystkie spotkania. I to samo hasło. To jest sam link, czyli on musi zadziałać, po prostu wejść w niego parę razy, bo ja też zalogować na pocztę na Gmailu. Tak, na Messengerze jest. Dobra, spróbuję jeszcze raz.
Okej, Lucja, przepraszam, że zaczęłam rozmawiać w trakcie, kiedy mówiłaś o Ale tym nie, to nic nie przeszkadza i uważam, że nawet niekoniecznie tutaj jest to zbędne cięcie, bo to jest cały urok tego spotkania. To na czym skończyłyśmy, bo zaraz nam się tutaj... Trzeba powtórzyć od momentu odpowiedzi na Pani pytanie, gdzie można kupić tomiki. I cały ten fragment już jest jakby moja rozmowa w tle. Jeszcze raz powiedz, gdzie można kupić. Tomiki Fundacji Otwartych na Twórczość, FONT, akronim FONT, są do nabycia w antykwariacie EWOS i za jego pośrednictwem na Allegro. Działa to wszystko błyskawicznie, a także w wybranych księgarniach w Poznaniu i w Słupsku. Są to księgarnia Ratuszowa, w Poznaniu księgarnia Pasja, Arsenał na Starym Rynku, Staromiejska. Wiem też, że niektórzy autorzy zostawiali swoje książki i są możliwe do kupienia w księgarniach warszawskich. Ale generalnie, jeżeli jest dostępność w internecie za pośrednictwem antykwariatu, to to już całkowicie wystarcza. Również partnerem jest Grupa Literyczna na Krechę oraz strona Ardosztuce, a wszelkie informacje techniczne związane właśnie z tym, gdzie można zakupić, linki będą zamieszczone na Facebooku pod filmem. A ja z ogromną przyjemnością oddaję tutaj pałeczkę Żanecie Nalwak-Tureckiej i Państwa pożegnam. Dobrze, jeszcze przypominam, że wszystkim tomikom wydanym w serii Laboratorium Literackie patronuje medialnie kwartalnik Tekstualia. No i tak, witam Olu serdecznie. Mam nadzieję, że za chwilę Krzysztof do nas dołączy. Powiem najpierw kilka słów o serii, jaki jest początek, skąd się wzięła, a później porozmawiamy już o Twojej książce. Więc tak, sobie pierwszy tom z serii Laboratorium Literackie ukazał się w 2019 roku. Historia nazwy jest długa, bo jej początki wzięły się od grupy literackiej, właśnie Laboratorium Literackie, która działała między innymi pod moją opieką w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. No, potem ta grupa się jakoś rozpierzchła, ale były to początkujące osoby piszące, z którymi pracowałam jakby jako redaktor, pewnie też trochę mentor. I jakby towarzyszyłam tym pierwszym krokom stawianym w świecie literatury. No i rezultat tych zajęć był no właśnie taki, że powstało, czy prawie powstało kilka książek i nie bardzo była możliwość ich wydania. Natomiast wszystkie kontakty przetrwały, znaczy większość tych kontaktów przetrwała do dnia dzisiejszego. Nam się zdarza spotykać i te teksty po prostu, te czy nowe teksty po prostu wspólnie czytać, dyskutować na ich temat. No kilka lat później, kiedy projekt Laboratorium Literackie, rozumiany jako po prostu warsztaty artystyczne w Domu Kultury w Śródmieściu, już przestał funkcjonować, ja dostałam propozycję utworzenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoła Mistrzów, Studia Technik Pisarskich, Prezentacji Tekstu Literackiego. No i tam znowu sytuacja w jakimś tam sensie się powtórzyła. To znaczy zebrało się w ciągu kilku edycji grono fantastycznych podopiecznych, niezwykle utalentowanych literacko, ale żaden z tych projektów jakby nie był w stanie w sposób kompleksowy wypromować debiutu, z wyjątkiem jednego debiutu, tak, który w ramach studiów podyplomowych promujemy jako debiut konkursowy. Ja w sumie uważam, że taki jakby pierwszy krok w literaturę, debiut z nielicznymi wyjątkami, to jest jednak droga przez mękę dla autora i To się oczywiście bardzo pozytywnie zmienia w ciągu ostatnich lat, bo są konkursy na książki debiutanckie, można wysłać gotowy na przykład tomik poetycki na konkurs, chcesz próbować swoich sił wygrać wydanie książki, no ale faktem jest, że udaje się nielicznym, inni są
inni są skazani trochę na siebie. I tutaj znowu jakby takim dobrym duchem okazała się Lucja Dudzińska, która zaproponowała mi współpracę w ramach wydawniczą, w ramach fontu. Ta moja działalność w ramach fontu jest działalnością o dość niewielkim zakresie. Jestem bardzo zajętą osobą na kilku polach, tak jako redaktor czasopisma Batacz. Natomiast to, co font pozwala nam zrobić wspólnie, to jakby dać miejsce publikacji, debiutu osobom, z którymi po prostu pracujemy nad ich tekstami, ich pisaniem bardzo, bardzo długo, oczywiście chętnym osobom, tak? Bardzo, bardzo długo i uważamy, że to są publikacje po prostu, czy teksty, które się złożą na niezwykle, niezwykle naszym zdaniem wartościowe publikacje. Seria, jak widać, ukazały się do tej pory 4 tomy. Seria, z czego 2 to są teksty poetyckie, 1 to jest tom prozatorski, a 1 to jest proza poetycka, taki most między jednym a drugim typem tekstów. Jak właśnie łatwo zauważyć, tutaj publikacje w tej serii nie idą w ilość, ponieważ no, Asia Burgiel, kiedy było z nią spotkanie, ona o tym mówiła, autorka pierwszego tomu prozatorskiego zatytułowanego Sobodramy, pisała tę książkę właściwie 10 lat, tak? A ja towarzyszyłam jako redaktor procesowi twórczemu, w związku z tym nam się nie śpieszy i my nie musimy zrobić tego dużo. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu efekt był, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi z osiągniętego efektu. Drugi tom z serii Laboratorium Literackie to Wykrzesać ogień, taki stan Lucji Dudzińskiej. Trzecią z kolei książką, która mi sprawia nieodmiennie olbrzymią radość taką czytelniczą swoim kształtem. To są sezony, metafizyczno-lingwistyczne próby prozatorskie Oli Fudalej. I ostatni tomik to Martwy ślad Krzysztofa Jankowskiego. To są bardzo różne publikacje. Co je łączy? No, do pewnego stopnia taki eksperymentalny charakter, tak? Ta nazwa laboratorium świadczy o takim duchu eksperymentu, który gdzieś tam nam wszystkim towarzyszy w obcowaniu z literaturą, ale są to eksperymenty bardzo, bardzo różnego typu. Tak? U Asi Burgiel to eksperyment związany z kreacją postaci literackiej, ale takich postaci literackich, no, które mówią do nas za pośrednictwem monologu wypowiedzianego, tak? Które w takich psychodramach odsłaniają swoje przeżycia, relacje, konflikty, fantazje. To są bardzo często osoby, znaczy te postacie są wykreowane na wzór osób jakoś zaburzonych psychicznie, można powiedzieć, że właściwie poprzez ten strumień mowy obcujemy z takim trzeźwym szaleństwem. Eksperyment u Lucji Dudzińskiej z kolei polegał na tym, że ten tom poetycki ma charakter narracyjny, właściwie wszystkie wiersze łączą się jako I tutaj jakby cały wysiłek autorski poszedł w to, żeby wykreować postać i to jest męska postać, trudno tutaj mówić o identyfikacji autorki z bohaterem, ale to jest bardzo, bardzo ciekawa książka. No, książka Oli Fudalej pod względem językowym to jest w ogóle dziełko całkowicie unikalne. I oli potencjał lingwistyczny, ale też zmysł obserwacji takiej rzeczywistości, codzienności. To jest coś, co właściwie uderzało i wszystkich wykładowców naszej szkoły i właściwie naszych wspólnych znajomych, przyjaciół, że kto raz jakby sięgnie po te
po te teksty. Oli to właściwie już tego stylu, w stylu nigdy nie zapomina, ponieważ zostaje w pamięci ten bardzo specyficzny sposób prezentacji rzeczywistej, jej obserwacji, językowej prezentacji i jakiegoś takiego autorskiego, zupełnie oryginalnego jej odkształcenia. No i wreszcie tomik, który się ukazał jako ostatni, oczywiście ufam, że będą kolejne, to tomik Krzysztofa Jankowskiego. I to jest taki tom głęboko zanurzony w historii, ale nie tylko dwudziestowiecznej, ale też tej bardzo często starożytnej. To jest taki tom, który się tak zasadza i opiera na konfrontacji myślenia o jednostce wrzuconej jakby w zbiorowość, uwikłanej w taką szeroką perspektywę dziejową. I gdzieś jakby ta perspektywa historyczna jest ukazana na takim szerokim też tle przyrodniczym i zamyka się w nawracającym cyklu od narodzin do śmierci poprzez nowe narodziny i ku kolejnej ku śmierci. No i można powiedzieć, że tutaj ten zwrot ku historii, no nie ma takiego toksycznego, resentymentalnego charakteru, ale właśnie jest taki głęboko refleksyjny w tej swojej refleksyjności, także eksperymentalny. No i cóż, zapowiem jeszcze, że ukazała się, tak, w najbliższym czasie zaczniemy większą promocję, ale ukazała się nie w serii, a poza serią, bardzo też ważna dla nas publikacja Lidki Iwanowskiej-Szymańskiej, zatytułowana Nasza mała mama. To jest przewspaniały wiersz dla dzieci, zilustrowany autorstwa właśnie Lidki Iwanowskiej-Szymańskiej, zilustrowany przez Aleksandrę Grzegorek. I tutaj tą książką fond inauguruje powstanie osobnej serii adresowanej do dzieci i dla dzieci, a także dla rodziców, która nosi tytuł Poczytajmy. Ale wracamy teraz do Oli. Ola jest. Ja mam taką propozycję, że zanim przejdziemy do naszych autorów, to może pojawi się nam tutaj Krzysztof Jankowski, a my Państwa zapraszamy na króciutką przerwę. Wieńczący ten tomik zatytułowany Mennica przyrody. Ocean nieba, buchalterzy chmur dzielą nawodnisty bilion kropel deszczu i obdzielają ziemię jałmużną życia, by cudem narodzin odrodzić cykl śmierci. I tak, proszę Państwa, w tomiku Martwy ślad, tak jak powiedziałam, dochodzą do głosu zainteresowania historyczne autora, począwszy od starożytności poprzez takie wydarzenia, jakie wstrząsały Polską czy też Europą w wieku XX, bo mamy tutaj pogłosy, jak Państwo słyszeli w pierwszym wierszu, i powstania warszawskiego, ale też mamy na przykład wiersz dedykowany generałowi Pawłowi Meleterowi, powstańcom węgierskim z 1956 roku. No i tutaj chętnie bym zapytała autora, i mam nadzieję, że jeszcze damy mi będzie to za chwilę zrobić, właściwie skąd wybór i dlaczego w jego pisaniu pojawia się wybór medium poezji, jakby do mówienia o sprawach historii, o sprawach przeszłości, jakby na czym polega ta wyższość języka poetyckiego od wyższości mowy dyskursywnej. Gdybym sama miała formułować jakieś hipotezy na ten temat, to powiedziałabym, że u Krzysztofa Jankowskiego ta poezja daje mu taką możliwość po prostu przeżycia
po prostu przeżycia refleksji historycznej, tak? To nie jest taka opowieść, która musi dążyć do jakiegoś szczególnego, to nie jest opowieść, która musi dążyć do jakiegoś szczególnego obiektywizmu, ale to jest opowieść takiego jakby podmiotu, który się czuje częścią jakiejś większej zbiorowości i niekoniecznie rozumianej tak w takich kategoriach narodowych, czy jakichś wspólnot Polaków, tak? Tylko częścią większej zbiorowości, która uczestniczy w wymianie pokoleń, która zbiorowości, która kreuje czasami skonfliktowane ze sobą wartości, też jakoś o te wartości walczy, no a potem deszcz kroplami je zmywa, tak? I ta jakby perspektywa, ta perspektywa, powiedziałabym tutaj, przyrodnicza, czy wręcz przyrodniczo-atmosferyczna, wykreowana w Mennicy przyrody, no jakby daje dystans do ludzkich spraw, także i takich, za które całe generacje były gotowe poświęcać życie. Co jeszcze powiedziałabym o pisaniu Krzysztofa Jankowskiego? Ono się gdzieś tam bardzo często toczy w rytmie pytań i odpowiedzi na takie właśnie bardzo, bardzo podstawowe problematy ludzkiej egzystencji zanurzonej w czasie, tym, co łączy pisanie Krzysztofa z pisaniem Molly Food, ale jest refleksja nad czasem, ale jest to bardzo różna refleksja, jak Państwo słyszą i jak Państwo też mają się okazję przekonać, słuchając fragmentów tych tekstów. Tak, to jest powrót do jakby takich pytań podstawowych i o zbiorowość, i o wspólnotę, ale też taką zbiorowość rozumianą właśnie w sensie generacyjnym i wartości i ślady, które gdzieś tam coraz bardziej, jej ślady, które gdzieś tam coraz bardziej zacierają się w pamięci. Jest tu też zapewne gdzieś między wierszami wpisana jakaś powinność, żeby tę pamięć w jakiś sposób w sobie nieść, czy pielęgnować, może nawet niekoniecznie rozstrzygać. Zresztą wiemy, że wyroki dziejów bardzo często nie bywały sprawiedliwe, a częściej właśnie jakby cyniczne, ale tym bardziej pochylenie się nad tym, co było, może w różnych kontekstach rozświetlać nam nasz czas i nasze znikome, efemeryczne, bardzo często też po prostu kruche miejsce tu i teraz. W poetyce jest to poezja bardzo, bardzo właśnie oszczędna. Ona bywa zmetaforyzowana. Autorowi zdarza się operować wyliczeniem, ale generalnie w formie są to teksty bardzo, bardzo często ascetyczne i bardzo często właśnie silnie zanurzone w historii, bardzo, bardzo kontemplatywne. Może przeczytajmy jeszcze coś na koniec. Może o... Fragment opowiadania Trwanie małej improwizacji. Odwoziłeś mnie do pracy. Sunęliśmy powoli przed nią szybą. Różowy to jest ciepły kolor. Różowy to chyba ciepły kolor. Zbliżał się do mnie w kształcie budynku, a było lato i patrzyłam, jak wygląda. Najbardziej mi to lato utkwiło w różowym bloku. Szyby błyskały, lepka leniwość na balkonach, uśmiechy też takie. Żuraw z lewej ściany, za policzka różowego się wyłania, wielki jak morze, dziękuję. A ja cię kocham i obietnica wspólnego życia, ramię w ramię bliskości, o twojej śmierci każe mi myśleć. Fantazjuję o eksplozji w twojej głowie, wybieram przypadkowo jeden z mijanych samochodów, to ten, który ma ci duszę z ciała wytrącić.
pieszczę się myślą o cierpieniu, które mnie wtedy zupełnie obezwładni i już teraz przestaje się ruszać. Ręce mi sztywnieją, głowę wbijam w zagłówek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysztofie, i ostatnie pytanie do ciebie. Na czym twoim zdaniem polega wyższość myślenia o historii za pośrednictwem poezji od myślenia w taki po prostu zwyczajny sposób dyskursywny? Po co jakby ci tutaj literatura jako pośrednik? To znaczy... No, wydaje mi się, że literatura daje ten dodatkową jakby warstwę taką metafizyczną i historiozoficzną, którą wzbogaca czyste takie spojrzenie na historię, daje szersze właśnie tło metafizyczne i historiozoficzne. Okej, no tak, zgadzam się oczywiście z tobą. No cóż, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Marcie, bardzo dziękuję ci Olu, bardzo dziękuję ci Krzysztofie za udział w dzisiejszym spotkaniu, a państwa zapraszam serdecznie do czytania tych wspaniałych książek. Ja również państwu bardzo dziękuję. 23. Epidemia Poezji. Ola Fudalej, Krzysztof Jankowski, a prowadziła Żaneta Nalewajk-Turecka, Marta Półtorak, Łucja już dzisiaj z nami nie była, była tylko duchem, ale proszę państwa, zapraszamy na kolejne epidemie poezji, które już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.